Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Chcę wam coś powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że w 2015 roku spotkałem się z Jezusem. Mam na imię Damian Lorek. Damian Lorek. I chcę wam powiedzieć, że narodziłem się na nowo z Bożego Ducha i jestem tutaj dla was. Żebyście nie ginęli. Żebyście nie ginęli. Ewangelia jest życiem i Ewangelia daje życie. Kochani, wychowałem się w rodzinie katolickiej i tak dorastałem. Tak mnie wychowywano, żeby co niedziela iść do kościółka, do spowiedzi. Ale to nic nie dawało. To nic nie dawało, bo gdy się tak bujałem i tak dorastałem, to przez pustkę w sercu, którą miałem, wjeżdżałem na imprezy, chytałem się papierosów, alkoholu, a gdy dorosłem, wpadłem w grono, gdzie były narkotyki. Od razu się na to otwarłem. Wiecie co? Zacząłem od marihuany, a wpadłem głębiej. Gdy wyjechałem do Hiszpanii, wpadłem w koks, w kokainę. Uzależniłem się od tego. Ale tą pustkę, którą miałem, to nawet dobry koks nie załatał tego. Dobra ekstaza nie załatała tego. Dobra impreza nie załatała tej pustki. Kochani, gdy się naćpałem i schodziłem, bo przedawkowałem, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków, wszystko brałem, jeździłem po Polsce na imprezy techno. Ale gdy przedawkowałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Do Jezusa, jeżeli żyjesz i istniejesz w ogóle, to mi się objaw, ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę żyć dalej. I wiecie co? Leżałem sobie w pokoju. W pokoju. I właśnie tam, w duchu, spotkałem się z żywym Bogiem. Spotkałem się z Jezusem. Wiecie co? Ja tam wtedy padłem na kolana. Łzy same ciekły mi po policzkach. Nie potrafiłem ich powstrzymać. Wiecie co? Spotkałem się ze świętą osobą. Moje stare życie było jednym wielkim grzechem. A Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jeżeli ty dziś świadomie paprasz się w grzechu, idziesz do piekła, idziesz do piekła. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Kochany, kochana, musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie przyjmiesz ofiary Jezusa Chrystusa, idziesz do piekła. To jest proste. Bóg jest prosty. Zbawienie jest proste. Wystarczy, że się odwrócisz od grzechu i przyjdziesz do Boga żywego. Przyznasz się, że żyjesz w grzechu. Że żyjesz w grzechu, ale tak nie chcesz żyć. Ale to jest właśnie ego i to twoja decyzja, co ty z tym zrobisz. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Tak cię uczono, że musisz być dobrym człowiekiem, że co niedziela musisz iść do kościoła, że Maryja cię zbawi, że jest czyściec. To jest wszystko kłamstwo. To jest kłamstwo. I Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. On jest mostem do Boga i tylko przez Niego możesz wejść do nieba. Wyjdź z tego kłamstwa, wyjdź ze zwiedzenia. Poznasz prawdę, prawda cię wyswobodzi. I Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I ja dziś przed tobą kładę życie i śmierć, ale to twoja decyzja. Bóg dał ci wolną wolę. Co ty wybierasz? Co ty wybierasz? Byłem człowiekiem odrzuconym. Chciałem być na pierwszym planie, żeby mnie tylko było widać na imprezach, gdziekolwiek byłem. To jest odrzucenie. I Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął to na siebie. Każdą patologię, przekleństwo, śmierć, grzech. Dziś możesz być wyswobodzony. Dziś możesz prawdziwie pojednać się z Jezusem i mieć pewność zbawienia. Kto z was ma pewność zbawienia? Kto nie ma? Zapraszam, pomodlę się o ciebie. Święty Duch mieszka we mnie. Położę na ciebie rękę. Jeżeli chorujesz, choroba odejdzie. Chodź, sprawdź mnie. Zapraszam. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Dobrzy ludzie idą do piekła. Przez prosty akt wiary i decyzji zaprosić do Jezusa.
swojego serca i uznaj, że jest Bogiem, że jest Zbawicielem i jest Królem i oddaj Mu swoje życie. Duch Święty chce dziś w Tobie zamieszkać, bo taka jest prawda, że jesteś martwy duchowo. Ja byłem martwy duchowo. Trzymałem stery swojego życia i tak się bujałem, ale ta pustka, która była w sercu, nic nie zdołała jej wypełnić. Ale w chwili, gdy ja padłem na kolana, zawołałem szczerze, z serca do serca, do Boga żywego, do Jezusa, ta pustka została wypełniona. Poznałem miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Bóg jest miłością, ale wtedy, gdy Ty się narodzisz z Bożego Ducha, gdy Jego Święty Duch Cię wypełni, jeżeli jesteś martwy duchowo, jesteś obcą osobą dla Niego. Dlatego ja tu dziś stoję i zwiastuję Chrystusa, Boga żywego. I otwórz dziś oczy, otwórz serce na te słowa, aby one do Ciebie dotarły. Moc Ewangelii, aby Cię przeniknęła. Abyś się spotkał z Jezusem. Abyś miał pewność zbawienia. Zatrzymaj się, posłuchaj świadectw innych ludzi, którzy są ze mną. Życie z Bogiem to nie jest, że pójdziesz sobie co niedziela do kościółka. Weźmiesz tam jakiś chips. W ogóle co to jest? Co to jest? Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus Chrystus zmartwychwstał. I On się porusza. Jego Święty Duch żyje we mnie. Jego Święty Duch chce zamieszkać w Tobie. Chce zamieszkać w Tobie. Ale co Ty z tym zrobisz? Wybierz życie, abyś żył. Ja wybrałem i ja żyję tutaj na ziemi. Mało tego, gdy umrę, będę żył w niebie i jest tam dla mnie przygotowany pokój. Jestem pewny zbawienia. Grzech nade mną nie panuje, śmierć nie panuje. Jezus zmienił moje życie o 180 stopni. Religia Cię nie zbawi. Chrześcijaństwo to jest relacja z żywym Bogiem. Pragniesz Chrystusa? Zapraszam Cię. Pojednaj się dziś. Doświadcz Boga żywego. Amen.